Minął nareszcie czas jesiennej szarugi i nieśmiałych, przemieszanych z deszczem pierwszych śniegów, kiedy to nawet Puszcza Augustowska traci urok i piękno, a zimowy pejzaż wyłania się jedynie z kart mojego albumu. Tuż po Nowym Roku nad Puszczę stąpiła prawdziwa zima i nadszedł czas na kolejną wędrówkę z obiektywem. Tak rozpoczął swą zimową relację fotografik i nadleśniczy z Bryzgla nad Wigrami Włodzimierz Łapieński. Mniej więcej o 5 kilometrów na wschód od Bryzgla, tam gdzie kończą się Wigry, zaczyna się prawdziwy puszczański starodrzew, przecięty w pół wstęgą czarnej hańczy. Drogi tu pełne wykrotów i splątane leśną gęstwiną, tak że nawet latem mało tu turystów i grzybiarzy, a zimą bywa, że w zaspach śnieg sięga koniowi po pierś. Na leśną zwierzynę przychodzi teraz czas najtrudniejszy. Czas zmrożonej po krótkiej odwilży śnieżnej pokrywy, przez którą nie przebiją się do ściółki delikatne racice sarny i łani. Czas wygłodzonych dzików i grzęznących w śniegu zajęcy. Czas żerujących drapieżników. No i właśnie wtedy porzucić trzeba zaciszne miejsce przy kominku, lub przerwać pracę za biurkiem w nadleśnictwie i, wziąwszy ze sobą aparat, postarać się pomóc głodującej zwierzynie, a przy okazji bezkrwawo zapolować. Podal paśnika, na polanie, wśród boru, jest takie miejsce, które zimą cenię sobie najbardziej. Nie potrafię już zliczyć, ile godzin spędziłem na leśnej ambonie, wśród nieploszonej hukiem strzałów zwierzyny, a ciszę przerywał jedynie suchy trzask migawki.
Nieuchronnie co roku o tej porze, gdy w drzewach zamierają soki, przychodzi na puszczę czas składania daniny. Sygnalizują go dymy leśnych ognisk, wysoki, nieprzyjemny dźwięk mechanicznej piły i głuchy huk umierających drzew. Ta właśnie poręba jest szczególna i wyjątkowa, bowiem 80-letnie puszczańskie sosny 40 kilka lat temu przeżyły inny kataklizm. Przebiegała tędy linia frontu. Niemal każde z drzew zawiera w sobie kilka kilogramów żelaza, na którym łamią się tartaczne piły. Drwale mówią, że to zemsta umierających drzew. Ponieważ jestem leśnikiem, zdaję sobie sprawę z nieuchronności takiego losu drzew, które przecież w ten sposób służą człowiekowi. A jednak pozostaje uczucie żalu. I prawdę mówiąc, z ulgą opuszczam te miejsca, aby poprzez nietykalny starodrzew rezerwatu, gdzieś opodal wysokiego mostu i studzianego lasu, wyjść nad Czarną Hańczę, a po drodze odwiedzić przytuloną do rzeki samotną chatę Stanisławy Nowelowej. Jeszcze kilka lat temu gwarno tu było i wesoło. Żył stary Nowela, do córek zjeżdżali w swaty goście. A dziś spoglądam od krzyża na wzgórzu. Dymi się jeszcze z komina? Pamiętam zimę, że trudno było wyjść ze śniegu i mróz duży był. Ciężko przypomnieć. Teraz została mi jedna jak słoika. Dzieciów to dużo się wstyd zamówić. Stary mój człowiek był dla mnie 13 lat, teraz i to mnie tak męczył. To miała 12. Rozjechało się wszystko. A ja dobrze żyję, daj Boże, moje sąsiady tak żyją. Niedobrze się powodzi, tylko taka tęsknota jedna. To mnie nie bardzo wygodnie, ale się przyzwyczaiła i takie potrzeba. Od skóry się nie pali się. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do nazwy rzeki, musi zobaczyć Czarną Hańczę w zimowy dzień, kiedy to czerń wody pogłębia cień schodzącej nad nią puszczy, która rozciąga się na wschód, aż po granice państwa i dalej ginąc w nadniemeńskich bagnach.
A tuż po drugiej stronie rzeki, w pobliżu studzianego lasu, w czasie zimowych wędrówek napotkać można starego, emerytowanego leśnika Waleriana Kułakowskiego, zwanego tu panem Walkiem. Tutaj u nas, na tym terenie, tak jak ja pamiętam, sroga zima była w 28 roku. To było dużo śniegu i była mroźna. A później, drugi raz, z 39 na 40 i z 40 na 41. To było śniegu ponad metr. I ta ludzkie, na przykład ta cała zima był mróz, sięgał do 40 stopni. Ta zeszłoroczna zima to też była niezbyt letka. 35 stopni było tu u nas tego mrozu. Czasem jeszcze i więcej. O, i to mróz też cała zima prawie od wilżyny było. Teraz już jak ja jestem bardziej na emeryturze, tylko tu za dużo po lesie nie chodzę zimową porę, bo ciężko po śniegu chodzić. No tak, tej zwierzyny w życiu to ja się nastrzelałem. No jak tutaj panie byli, o, pan na leśnicy przyszedł, a tutaj na przykład kunki trzeba było złapać. Tak, chciał złapać kunki. To jak my pójdziemy nad leśnicą we dwóch, no to zawsze złapiem te kunę. Aby tylko ślady zobaczył, to już my doszli w tym miejscu, gdzie ta kuna była. Jak pójdzie nad leśnicy sam, nigdy nie złapię. O, no zawsze przez zimę, no to złapiem jakie 4-5 kunów, to zawsze przez zimę złapali. Jak tropić zwierzynę, to umie, bo całe życie przy tej zwierzynie tutaj przeżył i umie. No to najlepiej tropić zwierzynę, jak jest śnieg. To wtedy idzie z po śniegu, widzi, gdzie ta zwierzyna chodzi, gdzie ona poszła, gdzie ona jest, w jakim kawałku ona zaległa na przykład. No to bo bez śniegu to trudne tropienie. Bez śniegu to na przykład, jeżeli będzie polowanie, czy te soi bez śniegu, no to musz takie mioty brać tak na oko. No przypuszczalnie, jak człowiek często chodzi, z tą zwierzyną jest, no to wie, gdzie ta zwierzyna przybywa. Tak, jemu nie trzeba gadać, a może tu mniej więcej. Jeżeli zrobi się miot, to wie, gdzie ta zwierzyna przybywa. Najczęściej że ta, w miocie ta zwierzyna jest tu. Tutaj jest teraz losie, jest tu jeleni, sarny, dziki jest tu. Dzików tu jest sporo jest tu. Bo przed wojną na przykład, bo tamte lata, dzików było, jeleniów prawie wcale nie było. Losiów może tutaj był jeden loś, co chodził, a tak więcej nie było. Dzików nie dużo było, bo był starodrzew, las wielki, podszycia nie było, nie mieli gdzie oni lęgnąć, te dziki. Dzisiaj, jak te wszędzie dużo molodników jest, to las gęsty jest tu. Tak i mają oni gniazda swoje, te dziki, wszystko i teraz mnożą się, więcej dzików mnożą się, jak jest. Kłusownictwo to teraz to nikt nie chodzi, a kiedyś to tam tych kłusowników było dużo, dużo. Na przykład tak, to u nas pewnie w wiosce to może było ich 5. O, i to jeszcze nie to za tych przedwojennych czasów, a jeszcze za ruskiego to tych kłusowników było. Tutaj tak, jak to mówią w tych lasach, kłusowniki. O, a już teraz kłusowników nie ma. Nie ja, tylko kto ma strzelbę, to ma pozwolenie na strzelbę, ale kłusowników nie ma, bo no, może czasem kto, jaki dzieciak gdzieś tam w nich postawi na zająca. No ja pierwszą sarenkę to upolował, to jeszcze byłem mały. Nie taki mały, bo miał pewnie 14 lat. To ojciec miał strzelbę, to nawet nie wiedział, że ja od ojca tę strzelbę wziął i poszedł do lasu. Poszedł do lasu i tam sarenka chodziła, no ja podlicę i strzelił i ją upolował.
to moja pierwsza była sarenka. Tak, to potem troszeczkę od ojca, tam... Tak jego otrzymał, że dlatego ja wziął strzelbę, ale to wszystko już nic nie było. Już teraz ciężko po lesie chodzić. Tak, bo człowiek już idzie, nogami sunie. Na przykład iść do zwierzyny, to trzeba iść, panie, żeby tam cicho. Bo tak się zdaje, staniesz na galązkę, galązka weźmie, pęknie, a ta zwierzyna, jak się zdaje, w lesie, ona będzie jakieś 30-40 metrów od ciebie, już patrzy, stoi i patrzy w tę stronę, już ona usłyszała. No i teraz, panie, ciężko, to już teraz mało chodzę, prawie że nie chodzę. No do lasu tak jest, ciągnie popatrzyć. Tam gdzie to jest, jaka zwierzyna, gdzie to chodzi, tak. To ciągnie, tylko już siły nie ma. Zas leci szybko. Zdaje się, w końcu 73 lata, z końcu 4, zdaje się, że to było wszystko wczoraj. Tak, nawet nie upatrzył się, kiedy te lata, panie, przylecieli. Bo ojciec miał 82 lata, jak pomarł. On miał 80, może jeden rok. No i tak, panie, z ojcem siedzimy i rozmawiamy. Pytam się ojca, jak na to wam, jak wam te życie przyleciało? Długo to było, czy nie? Ojciec mówi, zdaje się, mówi, że to było wczoraj. Tak ten czas leci. W okolicy Sernetek rozciągnęły się puszczańskie bagna i moczary, królestwo łosia i bobra, które odwiedzić można jedynie teraz, gdy mróz zetnie po wierzchu chybotliwe kępy bagiennych mszarów. A kiedy w okolicy Wigier wyjedzie się za obrzeże puszczy, wzrok przyciągają wieże dawnego klasztoru Kamedułów. Teraz w pełni zimy, gdy ciszy klasztornej nie zakłócają głosy turystów i wrzaskliwe tranzystory, można zrozumieć dawnych mnichów, którzy zamknięci w eremach w wiecznym milczeniu spoglądali na dzieło Stwórcy.
Mniej więcej w połowie marca, bowiem zimy w naszych stronach długie, w Sernetka, Głuszynie, Studzianym Lesie i innych puszczańskich wsiach zaczyna się czas wyczekiwania. Jeszcze nocą mróz i do 15 stopni, jeszcze marcowe śnieżyce, ale już w dzień w zimowym słońcu woda leje się z sopli, a na niezamarzniętych jeziornych przypływach ni stąd, ni zowąd pojawia się ptactwo. Tu, gdzie nie dotarła jeszcze w pełni cywilizacja, gdzie ludzie żyją z przyrodą w symbiozie, nieploszona łania i jeleń potrafi jeszcze rozróżnić, kto przyjaciel, kto wróg. Dlatego też nie boją się sań pełnych smakowitego siana, a znajomy zapach konia węszą z daleka. Niestety przestaje je także ploszyć warkot motocykla, samochodu i mechanicznej piły, które rok po roku coraz głębiej wdzierają się w głąb puszczy i zakłócają ciszę wśród leśnych jezior. Ale na razie... Nie wiadomo, kiedy przemija krótki zimowy dzień. Na skróty poprzez skute lodem wigry, od folwarku poprzez łapę do bryzgla przyspiesza do domu zmęczony koń i pora już kończyć naszą zimową wędrówkę.
Jeszcze kilka tygodni, a może miesiąc, bo z zimą w naszych stronach różnie bywa, nadejdzie ciepły południowo-zachodni wiatr i zacznie kruszyć szczerniały w ciągu kilku dni lód. Z południa nadlecą stada dzikich gęsi, a klangor żurawi obwieści kolejną porę wielkiej przemiany, przebudzenie. Nie mogła narodzić się Czarna Hańcza gdzie indziej niż na tej ziemi. Dzisiejszy krajobraz Suwalszczyzny ukształtował lodowiec jeszcze w czwartorzędzie. To on rwał i rzeźbił ziemię, ciągnął kilometrami zwały gruntu, przesuwał skały. Kiedy się cofał, w głęboko wciętych dolinach i rynnach pozostawił jeziora, a na zboczach głazowiska. Jeśli szukać praźródeł Czarnej Hańczy, to tylko tu, w moczarach pod Uklinami. Przy wysokim stanie wody rzeka wypływa właśnie stąd. Gdy wody brak, Czarna Hańcza już w początkowym biegu przeżywa dramat. Dopiero wody jeziora Igliniszki zasilają martwe koryto. W Czarną Hańczę wstępuje życie. Wykorzystując pozostawione przez lodowiec żleby, z trudem przeciska się pomiędzy wzgórzami, sączy po kamieniach, ginie gdzieś w bagnach, znowu wypływa, wciąż walczy.
Jeszcze wątła, jeszcze słaba, ale już rozpędzona ciągnie na południe. Zawsze w dół. Bardzo trudno wyobrazić sobie, że z tego cieku powstanie rzeka nieprzeciętnej urody. Kiedy dotrze do jeziora Hańcza, jej los jest już pewny. Od strony północnej jezioro Hańcze nie różni się na pozór od tysięcy podobnych. Jednak właśnie tu lodowiec dosłownie wycisnął swe piętno. To on wydrążył głęboką rynnę, dziś wypełnioną wodą. Hańcza mierzy w dół aż 108 metrów. Jest najgłębszym w Polsce i na środkowoeuropejskim niżu jeziorem o najdziwniejszym dnie. Kamienista plaża powstała podczas wytapiania zalegającej w rynnie jeziora wielkiej bryły martwego lodu. Dziesiątki tysięcy głazów zaświadczają, jak potężne siły brały udział w kształtowaniu zagadkowego jeziora. Ciągle brak pełnego wyjaśnienia dziwnego zjawiska. Zachodni brzeg stale wypiętrza się, a wschodni zapada. Za to niezmiennie od tysiącleci nadmiar wód odprowadza z południowego brzegu Czarna Hańcza. Był czas, gdy Czarna Hańcza była rzeką potężną, a topniejący lodowiec dostarczał jej wody na miarę rzek górskich. Żłobiła więc coraz głębszy jar. Obok, spod jęzora lodu, wypływała druga rzeka, a gdy utraciła wody, pozostała po niej, ciągnąca się równolegle do Czarnej Hańczy, sucha dolina wisząca o kilkanaście metrów powyżej. Na skrzyżowaniu dwóch rynien lodowiec osadził jeszcze kilka tysięcy głazów przywleczonych z północy. Polodowcowy spektakl erozji trwa dalej. Czarna Hańcza uporczywie wpiłowuje się w podłoże i milimetr po milimetrze rzeźbi swą rynnę. Z uporem obrabia głazy rwącą przez wieki niewyobrażalną masą wody. W bystrym nurcie miernota i słabość nie mają szans. Żyją tu wyłącznie gatunki przystosowane do wartkiego prądu, kamienistego dna i zimnej wody.
glony, krasnorosty i zielenice, a także cała masa drobnych larw jętek, chruścików, chrząszczy, mszywiołów i zimnowodnych mięczaków. W natlenionej bystrzynie znajdują ostoje ginące gatunki ryb, pstrągi potokowe i trocie wędrowne. Ich smukłe ciała z łatwością przeciwstawiają się nurtowi. Podobnie jak inni mieszkańcy górskich potoków, poruszają się stale pod prąd. Krawędzi lądolodu tunelami i szczelinami sunęły w dół olbrzymie masy gliny, piasku, żwiru i kamieni. Wciąż porywała je woda, a gdy tylko na swej drodze znalazła przeszkodę, osadzała na dnie doliny w postaci wałów, pagórków i wysp, zwanych dziś ozami. Największy ich łańcuch ciągnie się pod Turtulem. Zaskakujący jest kontrast pomiędzy głęboko wciętym, zerodowanym kanionem, a wyrównaną powierzchnią otaczającego go płaskowyżu. Chyba żadne inne zwierzę nie harmonizuje tak doskonale z czarną hańczą. Kiedy rzeka po szalonym biegu pomiędzy głazami w końcu wycisza się i spokojnie meandruje w szerokiej pradolinie, biorą ją w posiadanie bobry. Przegradzają koryto tamami, tworząc rozlewiska, na których budują żeremia. Zmieniają bieg, ale zawsze zgodnie z naturą. Skończyła się dzika radość wolności. Jak w pułapkę czarna hańcza wpada do suwałk. Człowiek każe jej płynąć regularnym kanałem. Kto jest u kogo? Rzeka z pewnością była tu od pradziejów. To ona stanowiła życiodajny szlak. Dlatego właśnie skolonizowali ją ludzie, uzurpując sobie, jak zawsze, prawo do wszystkiego. Zdaje się, że tylko bobry nie przyjmują tego ciągle do wiadomości.
Unicestwiając rzekę, ludzie zrozumieli w końcu, że zniszczą nie tylko ją, ale i siebie. Dlatego większość odpadów trafia do oczyszczalni. Zażegnano, przynajmniej częściowo, katastroficzną wizję. Czarna Hańcza nie jest ściekiem, a już na pewno nie ściekiem pełnym brudów, zawiesin, tłuszczów, smarów i detergentów. Niestety, pomimo biologicznego oczyszczenia wody, do rzeki wciąż wpływa cała zawartość tablicy Mendelejewa, szczególnie sole fosforu i azotu, użyźniające wodę wielokrotnie powyżej wszelkich norm. Jakież możliwości życia daje zraniona rzeka? Jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz były tu rzadkie gatunki wirków, pijawek, mięczaków, skorupiaków, larwy owadów i ryby. Dziś za to w wielkiej obfitości mnożą się organizmy, dla których przeżyźniona chemią woda jest prawdziwym Eldorado. Wprawdzie rzeka z biegiem samooczyszcza się częściowo, ale zagrożenie jest ogromne. Tym większe, że niewidoczne. Niewiarygodne, że ta kryształowa niemal toń przesycona jest trucizną. Czarna Hańcza jest silna. Znowu sunie dzika i mroczna, jak w nazwie. Jest jednak skażona. Rzeka osiąga jezioro Wigry. Odwiecznym prawem natury odkłada w ujściu niesione na muły i szczątki organiczne. Razem z nimi odkłada część trujących związków. Reszta płynie dalej. Tragedia rzeki staje się tragedią jeziora. Fosforany, azotany i inne związki doprowadzane w nadmiarze
powodują bujny rozwój glonów, a w konsekwencji niesamowite zwiększenie ilości materii organicznej. Pod zwartą masą częściowo obumarłych sinic niemożliwe jest przeżycie na rybku. Brakuje tlenu. Jakże więc mogą tu żyć najrzadsze wśród drobnych zwierząt wodnych relikty wigierska wioślarka, wrotki i holopedium? A jednak, wbrew logice, żyją. Trwają jakby w nadziei na opamiętanie się ludzi. Kiedy tylko czarna hańcza opuści wigry, zaraz zabliźnia swe rany. Filtruje wodę pomiędzy łąkami. Rzadko płynie prosto, zwykle kręto wyrzeźbionym łożyskiem. Skryta w trzcinowiskach, osadza resztki zanieczyszczeń. Rozumiana i szanowana przez gospodarzy rzeka zawsze żyła z nimi w zgodzie, nie doznając krzywdy. Tak było od wieków pod Mikołajewem, Maćkową Rudą i Wysokim Mostem. Dziewicza, pełna dzikiej swobody, wiedzie czarna hańcza swój nurt przez augustowską puszczę. Nie pomna tego, co czeka ją dalej z ręki człowieka. Jest dla lasu życiodajnym nerwem. Wiosną przynosi nową wodę. Przy niej tętni najbujniejsza zieleń. Jest wodopojem. Wzdłuż brzegów ciągną się odwieczne trasy wędrówek zwierzyny.
Pod Rygolem kończy się naturalny bieg Czarnej Hańczy. Choć człowiek ujarzmił ją, wyprostował koryto, zbudował śluzy i zamknął w kanale, rzeka nie umiera. W tym miejscu Czarna Hańcza staje się na prawym brzegu polską, na lewym białoruską rzeką. I znowu skrzywdzona przez człowieka, przecięta na pół granicą. Hańcza jednak, podobnie jak wszystko w przyrodzie, nie uznaje granic. Wciąż okaleczana i ujarzmiana, z szaloną desperacją dąży ku swojemu przeznaczeniu. Po 147 kilometrach od źródeł połączy się z Niemnem, który wspólne wody odda później Bałtykowi. Wszystko przemija.